Cześć wszystkim, z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dreamfall The Longest Journey. Tak, teraz przechodzimy, zdaje się, przez śluzę. Niech no rzucę okiem. Ten panel kontroluje możliwość dostępu do komory odkażającej pomiędzy platformą obserwacyjną a rdzeniem. No widzisz, no dobra, w takim razie chyba pozostaje nam wejść tylko, czyż nie? I teraz będzie pewna rzecz, której nie do końca lubię, czyli skradanie się. W ogóle szczerze przyznam, że ten akurat fragment rozdziału, że tak to ujmę, jest dla mnie może nie tyle problematyczny, ale kurczę, no stresogenny na pewno. I to nie tylko pod względem tego, że będzie tutaj działała Zoe, tylko że zaraz jeszcze nas będzie przenosiło do April, zresztą wam to mówiłam, że będą właśnie równolegle równolegle siedziały dwie historie, że tak to ujmę, właśnie Zoe oraz April, w sensie historie, boże, dwie akcje, można powiedzieć, Zoe i April właśnie. Dobra, przyspieszymy sobie ciebie troszeczkę. Jest tam naukowiec, pani naukowiec. Zobaczymy, gdzie ona pójdzie w następnej kolejności, bo my się musimy oczywiście dostać do schodów, ale nie mogą nas wykryć, więc zobaczmy, ona idzie w stronę moją. Dobra. Przy okazji by się przydało wiedzieć, jak idzie ten gościu na dole, bo to też jest dość ważne. Oho. O nie. Do widzenia, żegnam, pa. Dobra, co ten zrobi? Mnie interesuje. Czy schodzisz ty na dół? Fajnie by było. Tak, schodzi na dół, a z kolei tamta babka... Nie, nie schodzi na dół. O. Z kolei tamta babka... Czy dam radę? Mam nadzieję, że nie... Nie. Hej, co tu robisz? Do widzenia. Oj, i się nie udało. No cóż, bywa i tak, czyż nie? A byłam prawie na miejscu. Dobra, wczytaj. Poproszę serdecznie. Dobra, przyspieszymy sobie, bo tutaj właśnie jest ta scenka cała. Nie shift, tylko control. Chociaż mogę sobie biegać swobodnie, dopóki się trzymam w odległości odpowiedniej, że tak to ujmę. Dobra, jestem ciekawa, czy oni będą mieli dosłownie takie same drogi, którymi chodzą. To jest dobre pytanie, myślę. Dobra, ta się cofa. A czy ten gościu wchodzi na górę? Tak, wchodzi na górę. Dobra. Czyli właśnie, no idą mniej więcej tymi samymi ścieżkami przynajmniej. Dobra, myślę, że najlepszą szansą jest przemknąć się obok tego gościa, jak będzie szedł w drugą stronę. Sio mi stąd, ciulu ty. Dobra, teraz się zacznę skradać. Nie rozumiem. Okej? Na sieci nic się nie dzieje. Cholerstwo przetwarza dane jak szalone. Mówisz? Dobra, teraz już chyba mogę biec. Tak mi się wydaje, bo tutaj z tego co pamiętam... W ścianie coś jest. Nikogo nie ma, wobec tego probóweczka. No i bardzo ładnie. I wniknął robak. Musimy ją uspokoić. Rdzeń wyraźnie reaguje na jakieś bodźce zewnętrzne. Ale jakie? Nie wygląda mi to na normalne skoki wykresów. Sieć snów jest teraz pusta. Co ją gryzie? Dobre pytanie. Cokolwiek to jest, sprawa jest poważna. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. O, zgadnij, kto postanowił nas odwiedzić. Gilmore? A któż by inny? Pewnie zażąda kolejnego raportu. Nie wystarczą jej codzienne podsumowania, jakie dostanie od szefa. Tylko czegoś nie chlapnij. Nie chcę stąd wylecieć tylko dlatego, że zechcesz ją objechać. To ona tu jest szefem. Co za idiota powierzył jej to stanowisko? Nie ma absolutnie żadnych kwalifikacji.
Pani Gilmore? Cóż za nieoczekiwany zaszczyt. Czym możemy służyć? Pomyślałam, że sama sprawdzę postępy prac. Dlaczego jest was tu tylko dwoje? Jest niedziela, wieczór. Zespół nie może pracować bez przerwy. Ludzie zaczęliby popełniać błędy i... Pracujemy w systemie zmianowym. Wraz z dr Lee obsadzam rdzeń aż do jutrzejszego poranka. Zmiany? 4 miesiące do premiery, wszystko się wali, a wy sobie ustalacie zmiany? Wolne możecie sobie urządzać po rozwiązaniu obecnych problemów. Jeśli Alhera nie zostanie uruchomiona zgodnie z planem, wszyscy wylecicie na bruk. Nie sądzę. Nic mnie nie obchodzi, co sądzisz. Nie za to ci płacę. Płacę za znalezienie skurwiela, który bruździ w moim projekcie. Pracujemy nad tym, ale dzień był trudny. Wystąpiły skoki. Powiększa się również wyciek. Co to znaczy? W całej sieci pojawiły się nowe ogniska interferencji, pokrywające się z gwałtownymi zmianami wewnątrz Aingany. Jakiego rodzaju zmianami? Zarówno fizycznymi kurczami, czymś w rodzaju tików nerwowych, jak i nagłymi przepływami czystej energii i danych. Niesamowicie skomplikowanych danych. To nie ma sensu. Aingana wydaje się, jak to powiedzieć, rozszerzać. Zawiera więcej danych, niż jest w stanie fizycznie przechować. Jak to możliwe? To niemożliwe, ale to właśnie dlatego jest przeładowana i powstają skoki fal przenoszone na całą sieć. Jeśli trend się utrzyma... Teoretycznie możemy wszystko wyłączyć, ale nie wiemy, jakie konsekwencje miałoby to dla projektu i dla całej sieci. Efekty mogą być katastrofalne. Wszystkie urządzenia podłączone do sieci, dosłownie wszystkie, mogłyby odczuć skutki tego wydarzenia. Nie rozważamy tej możliwości. Abstrahując od możliwych konsekwencji dla sieci, opcja odpada ze względu na potencjalne opóźnienie wdrożenia projektu. Musicie zidentyfikować problem i wyszczególnić inwazję dla systemu. Potrzebny mi jest szczegółowy raport dotyczący prac wykonywanych przez ten zespół i harmonogram osiągania konkretnych rezultatów. Możemy ustabilizować matrycę snów? W krótkich okresach, tak. Mamy dzięki temu możliwość testowania sieci snów. Aingana pozytywnie reagowała na bezpośrednio podawanego Morfeusza. Dobrze. Podajcie szczegóły tego procesu. No dobra. Tak więc przenosimy się w tym momencie właśnie do April, która jest w miejscu, które już kojarzymy. Miała zdecydowanie łatwiejszą przeprawę niż my. To musi być pradawne miejsce, ale ta rzecz wygląda na zupełnie nową. Solidne rzemiosło. Dobra, co ja w ogóle właśnie mogę obejrzeć? Tu jest drabina. Jest drabina, jest to koło wodne, jest Illina. Czy ona coś powie o tym kole wodnym? Nie, bo po co? O czymś w ogóle powie. Nie, bo po co? Dobra, zeszłam sobie odrobinkę niżej, może teraz coś o czymś powie. Nie, bo po jakiego grzyba. To niesamowite, teraz. Że coś takiego było ukryte pod Markurią od tak dawna i nikt o tym nic nie wiedział. Ano, to trzeba przyznać, dość niecodzienna sprawa. Dobra, w takim razie pędzimy, myślę, właśnie chociażby wyżej. Czy coś jest tutaj wartego zauważenia? Tak, w teorii. Na bardzo skomplikowane i bardzo stare. Ale w Arkadii nie było maszyn przed nadejściem Azadi, prawda? Któż to wie? Natomiast tak, my tam nawet nie mamy opcji, żeby spojrzeć. To jest smutne dopiero. Chciałabym, żeby ona coś powiedziała na temat tych budowli, które tutaj są. Fajnie by było. Trochę. O, człowiek, którego śledziłam. O, proszę. Małutkę fajnie by było też sobie zorganizować, ale pewnie nam się nie uda zająć życie. Czyż nie? Nie widziałam tu żadnych innych łodzi. Muszę się jakoś przedostać na drugą stronę. Wpław? Dobra, w takim razie idziemy dalej. O. Czekajcie, spróbujemy może zanim... Nie, to dobra, to się zamyka. Co oznacza, że trzeba sobie poczekać? Nie jestem pewna.
Dobra, czekajcie, zejdziemy sobie. Pójdziemy sobie w tę stronę. A, dobra, nieważne, wiem już. Tak, bo stamtąd idzie kolejny. To było takie, nieważne, dobra. A, bo właśnie tutaj przy nim trzeba sobie ten... Trzeba wykorzystać sobie tego trolla. Aha. A, bo on widział czubek mojej głowy, dobra. No chyba, że... To w takim razie sobie, o... schowamy się, że tak tujmy, pod tym. Mam nadzieję, że teraz mnie nie zauważy zbytnio. Jak będzie moja główka piękna. Schowana odrobinkę. Czy w ogóle ktoś idzie z tamtej strony? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nie widzę. Halo, taś, taś, robaczku, to tylko ja. Spokojnie, pojawił się z powietrza, ale zadziałało, więc się cieszymy. Dobra. Okej, idzie. Mam nadzieję, że mnie gościu nie zauważy. Nie. A, jednak nie zauważył, dobra. To w takim razie ukryjemy się za kolumną. Od co? Tak, co by mnie nie widział na bank. Zmaterializował się. I przy okazji ja zmieniam swoją pozycję, bo mi niewygodnie. A wy będziecie biedni, to słyszeli. No cóż, trudno bywa. Dobra. Niech właśnie już przychodzi ten troll. Mogę sobie obejrzeć moje wskazówki. Bo ogólnie rzecz ujmując... O, idzie. To, co April będzie musiała zrobić, jest troszeczkę... trudniejsze? W sensie... Zawsze mi dostarcza więcej stresu. Dobra. Dobra. Biegnę! No i fajnie, udało się. Udało się przejść w takim razie. Tak, okay. To kombinacja otwierająca drzwi. Dobra, a tutaj to w ogóle... To jakiś ołtarz. To chyba jakiś ołtarz, tak. To panel z trzema kamiennymi przyciskami. Może to jakaś stara magiczna klawiatura? Można i tak. To co? Bierzemy. Szczerze przyznam, że chyba pierwszy raz zrobiłam to tak sprawnie, bo szczerze przyznam, że nigdy nie pomyślałam, że można w sumie obejrzeć tego gościa, który dopiero wchodzi, bo zawsze czekałam na kolejnego, który będzie przychodził. Natomiast tak, mamy tutaj jakiś posąg. Jak pozostałe istoty, które tu widziałam. Pewnie inny gatunek. Dobra, i teraz trzeba obrócić właśnie to koło. Ja mam oczywiście zapisane, jakie mają być symbole gdzie, bo inaczej to byłoby mi dość wesoło, dosłownie. Tak, tak więc klepsydra z tej strony i idziemy na dół. Na dół? O, proszę. Właśnie, chodzi sobie tutaj taki, że tak to ujmę, troll. Może być i troll. I ten troll właśnie jest na takim jakby obchodzie. I trzeba się przed nim chować, bo inaczej gościu wezwie... Nie chcę powiedzieć, że potwora, ale... No na pewno mało przyjemnego... Jezus Maria, April! Dobra, moim pytaniem jest, czy on tutaj... Właśnie, bo tam jest kolejny posąg. Słyszałam go. Jak ziewał. Kurka wodna, dlaczego mi ją obraca? Ja chcę patrzeć... Chcę wiedzieć, czy troll nie ten, bo... O nie. Widzę światło. Światło, widzę światło! Może ja się tu schowam? Nie, dobra, przeszedł w tamtą stronę. Okej, to może się uda. Nie mam zielonego pojęcia, może ja się tu schowam? Na wszelki wypadek, o... Na przykład, mam nadzieję, że to się uda. Weź przejdź i mnie nie zauważ z łaski swojej. Okej, to wyszło. Dobra, nieważne, w każdym razie... Jezus Maria, nie. Obracaj to. Tu ma być koperta.
Posąg na prawo, lewo od środka. Dobra, czyli teraz się cofamy. Tam jest gościu. Jezus Maria, co ty gadasz? Co tu ma być? Dwa koła mają być, czyli jeszcze... Kurde, Bela, jeszcze raz. A na ostatnim, na lewo od posągu, jest dziura w ścianie. Dobra, gdzieś tutaj jest dziura w ścianie. A gościu, chcę chyba wracać za chwilkę. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że mnie tu nie znajdzie, chociaż kij go wie. Dobra, gdzie jest ta dziura w ścianie? Bo ja sobie to... Jezus Maria, to jest lewo, co nie? No na lewo od posągu, czyli w tę stronę. Gdzieś tu powinna być dziura w ścianie. Gdzie? Ja się pytam. Na lewo od posągu. Czy mi się pomyliły kierunki na Boga? Czekajcie chwilkę. Pomnik przy schodach to klepsydra. Na dole, na prawo jest posąg, na którym powinna być koperta. Lewo od środka jest posąg, na którym powinno być dwa koła. Na lewo od posągu jest dziura w ścianie. Jezus Maria. Jaj te moje, kurka wodna. Podpowiedzi. Nie wiem. Szczerze mówiąc. A może wtedy mi się po prostu pomyliły kierunki. No, też to jest możliwe. No kurde, Bela. Jeszcze nie pomaga mi kamera. Szczerze, nie pomaga mi po prostu. Na lewo od posągu. Dziura w ścianie. Jezus Maria. O Jezus. Dobra, idę w tę stronę w tym momencie. Okej, ta gra mi nie pomaga. O! Tutaj też jest na wprost posąg. O nie, to jest ten, od którego przyszłam. Tak, gra mi nie pomaga tym, jak się zachowuje kamera. Tutaj jest coś zamkniętego. Idziemy w tą stronę, o co? Gościu się chyba albo zbagował, albo po prostu się nie rusza chwilowo. O, tu jest ściana, patrzcie wy. Na dole, posąg w prawo, koperta lewo od środka. Jezus Maria, czy ja pomyliłam kierunki? Jest to możliwe, bo ja generalnie mam tendencję do mylenia kierunku. Wiecie co? Poczekajcie chwilkę, za chwilę wrócę, sprawdzę to po prostu. Dobra. Oho, słyszę, że się porusza ten troll. Mam podpowiedź pewną, dzięki której w sumie sprawdzę, czy po prostu wybrałam dobry, w dobrym miejscu dobry symbol. Kurde, Bela, ale ciężko jest normalnie z tą kamerą. No, przysięgam. Okej, w takim razie... symbol na podłodze. Bo może być tak, że pomyliłam kierunki. Okej, ja nie jestem alfą i omegą. Czekajcie chwilkę. W tamtą stronę, do tamtego posągu... jest symbol taki. Dobra, czyli się pomyliłam. Pomyliłam kierunki, dobra. W takim razie na odwrót będzie. Tam będą dwa koła, a tutaj idziemy zmienić na na kopertę. Oho, rusza się. Myślałam, że się zbagował, szczerze mówiąc, bo tam stał przez dłuższy czas, ale lepiej jest się schować i być bezpiecznym, niż wiecie... niż żeby mi bruździł w życiu. Ale oczywiście, że to ja się tutaj pomyliłam. Nie ma co. Dobra, weźmiemy się, ukryjemy trochę bliżej. Idzie. W którą stronę pójdzie? To jest dobre pytanie również. Aha, obejrzę, co jest tutaj, z tej strony. Mnie nie ma, idź sobie. Ogólnie gościu jest dość tchórzliwy. Jeśli by nas zobaczył, to generalnie by wezwał większego od siebie, który by z kolei był bardzo groźny dla nas. Mianowicie
Mianowicie, no miałby nas chyba na strzał albo na dwa, tak mi się wydaje. Jest to ogólnie właśnie nie, takie no, nieprzyjemne zbytnio. Natomiast, no cóż, bywa. Dobra, w ogóle... Nigdy wcześniej nie widziałam takiej runy. Dobra, to mówi o tym i pewnie będzie mówiła o wszystkich. Gościu jest z tamtej strony, ja się bardzo grzecznie ukryję. Bo potrzebuję iść akurat tam, gdzie on kurczę sobie prze... Albo wiecie co? Wiecie co, idziemy zrobić coś innego. Mianowicie idziemy w tę stronę i tu się ukryję. Co tam? Jezus Maria, zachowanie tej kamery. Masakryczne. W ogóle jedno z was napisało, w sensie jedno z was, moich drogich widzów, napisało, czekajcie chwilę, sobie sprawdzę, czy dobrze sobie wzięłam, tak, dwa koła, koperta. Poczekajcie chwilkę, bo ja sobie od razu w sumie wezmę tu kopis. Nie prawo na boga, tylko lewo. A potem nie na lewo od środka, tylko na prawo od środka. Dobra. Kurde, Bella, mam nadzieję, że więcej mi się nie pomyliło kierunków w tej mojej podpowiedzi, którą sobie zapisałam, bo będzie kiepsko. Ściana nie wygląda na bardzo mocno. No właśnie, tak więc sobie ją rozwalmy. Od co? Przebijemy się! Wierzymy w siebie! Od co? Dobra. Właśnie, to jest taki skrót na dół. Co jest bardzo przydatne swoją drogą, bo tutaj też jest troll, który sobie... nie też jest troll, tylko jest ten sam troll w zasadzie, który tutaj po prostu będzie schodził. Więc, no jak mówię, jest to dość przydatne. Nie wiem, czy on tu jest. Zaryzykuję i pójdę tutaj. Słyszę gnoja. Dobra, ale i tak... Wydaje mi się, że już kiedyś widziałam taką istotę. Ale gdzie? Dobra, niech już się wysłowi. Czy to może być przodek jakiegoś gatunku zamieszkującego Arkadię? Mater Deo, blisko, zdecydowanie zbyt blisko, ale dobra, na szczęście gościu jest ślepy. Przynajmniej nie widzi, kurczę, wiecie, z jakiejś większej odległości. On idzie w tę stronę, dobra. Może być i że w tę stronę idzie. Idzie. Się chyba wraca. Przynajmniej tak to brzmi. Nie wraca się. To jeszcze raz. I ostatni raz. I mamy już symbole wszystkie. Tak. I teraz nam się pokazuje, iż się otworzyło coś. I dobra. Dziura w ścianie na wprost posąg trójkąt. Okej. Dobra. I teraz chyba możemy pędzić, tak mi się wydaje. Tak więc idziemy tutaj na wprost. Na wprost. Teraz tutaj w tę... Czekajcie chwilę. Na wprost, w prawo. Okej, no dobrze. Dobrze robię. Aha, bo tutaj jest właśnie to otwarte. I mamy teraz wziąć cokolwiek tutaj jest. Sarkofag. Coś świeci w ciemności. Słyszę też głośne tykanie. Dobra. I co tutaj jest? Jakiś świecący przedmiot. A to tykanie? To chyba jakiś mechanizm. To biorę. Tak, znowu mamy świecące jajo, dlatego też je bierzemy. Świecące jajo, super. Ja bym chciała w sumie, żeby ona spojrzała świeci na to jajo. I tyka. Gdybym była paranoiczką, odłożyłabym to bardzo ostrożnie i rzuciła się do ucieczki. Tak, dobra, wprost. Czyli idziemy właśnie znowu na górę, co oznacza, że możemy się spotkać z dziadem na lewo, tak, na środek i na dół. Aha, dobra, rozumiem, nawet rozumiem moje własne podpowiedzi. Jak to się wydarzyło, nie wiem, w tę stronę w takim razie i tutaj właśnie potrzebujemy tego jaja. Bramy znajduje się otwór, może potrzebny jest jakiś klucz. Tak, ten, który dzierżysz w dłoni, tak więc bierz do środka i idziemy. Aha, no tak. Faktycznie, z ekwipunku. Przepraszam bardzo, nie ogarnęłam. Dobra, w takim razie. I idziemy dalej. I tutaj nam już nie powinno nic grozić. Jestem z siebie dumna w sumie, że przeszłam to dość sprawnie, pomimo tej pomyłki z kierunkami. Ale cóż, ważne, że wyszło, czyż nie?
Jak mówię, tutaj nam nie powinno już nic grozić, ale nie oznacza, że nam nic nie grozi. Dobra, idziemy w tę stronę. Mamy jedną... Nie, przepraszam. Przepraszam bardzo, w ogóle odsunęłam od siebie jeszcze mój magiczny notatnik, więc sorry, jeśli to słyszeliście. To się automatycznie otwiera. Okej. Dobra. Przechodzimy właśnie do innego miejsca. Po prostu do innego miejsca. I teraz, czy będzie scenka, która nam pokaże? Tak, pokaże nam majestat tego miejsca. Super. Mamy tego gościa, za którym mamy, w sensie, którego śledzimy. Mamy nos, widzimy jego nos. Szkoda, że nam to nic nie da, bo to nie jest Voldemort, który nie ma nosa i którego łatwo po tym rozpoznać. Szkoda. Dobra, w takim razie. Ogólnie musimy właśnie za nim iść. On idzie tam właśnie na górę gdzieś, co oznacza, że my też musimy iść na górę. Z tym, że nie jest to takie proste. Co ty, już mnie wykryłeś, czy Kai? Że taki pseudoagresywny jesteś. Ogólnie to trzeba przebiec w momencie, kiedy tamten troll się oddali. I pędzimy, pędzimy. O Jezus Maria, ale zacina się dziwacznie dźwięk. O, i cudownie. I tutaj już nam nie powinno nic grozić. Póki co przynajmniej. Okej. Tak więc idziemy wyżej. Idziemy sobie wyżej. Mamy możliwość zejścia tutaj, zdaje się. Gdzieś. O, właśnie, jest możliwość zejścia. To sobie z niej skorzystamy. I na dole też jest pajac jeden. Tylko gdzie ten pajac aktualnie się znajduje? Czy blisko mnie, czy dalej ode mnie? Powinnam ogólnie go stąd móc zobaczyć. Pojęcia nie mam. Co się dzieje z dźwiękiem w tle? God damn it! Noż do prawdy. A, tu jest pajac w tle, dobra. Generalnie można do niego podejść, go zaczepić, można z nim walczyć, ale po kiego nam to? Przynajmniej z tego, co ja kojarzę, ale po kiego nam to? Więc się po prostu przeskradamy za nim. Od co? Tak więc idę, mnie tu nie ma, nie wcale. Nie ma mnie, no. Absolutnie. W ogóle czy ona coś powie o tych stworach? Teraz, o. To wygląda jak większa i bardziej agresywna wersja istot zamieszkujących lochy. A, czyli to co żeśmy wcześniej widzieli. Dobra, w takim razie kierujemy się. Już możemy biec spokojnie i dotarliśmy na miejsce. Przynajmniej tam, gdzie chcieliśmy dotrzeć ogólnie. Co to za miejsce? No właśnie, trafiliśmy do jakiegoś niesamowitego miejsca. Kim wie, co się tu dzieje, ale jest jakiś tajemniczy wir. Milion głosów. Albo snów. Zamknięty. Więziony. Co się stanie, jak się tego dotknie? Ale właśnie, swoją drogą, gdzie jest ten typ, który był? Który tutaj szedł również. O! O, co się dzieje? Co zrobiłam? Dotknęłaś. No, tak więc był problem i teraz się znowu przenosimy do Zoe, jak musimy widać. Musimy szybko przyspieszyć testy, aby zdobyć odpowiednio dużą ilość danych. Ograniczone próby dały ciekawe wyniki, ale kilkaset egzemplarzy testowych nie jest w stanie odpowiednio obciążyć systemu. Mówisz. Sądzicie, że Matryca Snów sobie z tym poradzi? Będzie musiała. Niewątpliwie Ayn Ganna. Co to? O, ja nie. Chwila. Wewnątrz sieci snów nastąpił nagły przypływ energii. Nie wiem, czy emanuje ona z rdzenia, czy z jakiegoś zewnętrznego... Pomieszczenie rdzenia zostanie zablokowane. Musi pani je opuścić lub pozostać tu aż do zniesienia blokady i sprawdzenia sieci snów pod kątem ewentualnych włamań. A to może potrwać całą noc. Ale... Musimy panią stąd zabrać, pani Gilmore. Natychmiast. Wy dwoje zostajecie tutaj. Po zakończeniu blokady oczekuję pełnego raportu. Tak jest, pani Gilmore. Uwaga!
Wkrótce nastąpi blokada pomieszczenia. Tak więc czekamy. Mówiąc wprost. Bo tak, dla nas to też jest znak, że trzeba iść. Alarm się włączył, mam nadzieję, że nie przeze mnie. Muszą się stąd wydostać. Na pewno nie drogą, którą tu przyszłam. Najlepiej będzie skorzystać z windy. Aktywacja. Tak, to jest dla nas dość istotna. Proszę podpowiedź, którędy my w ogóle mamy się stąd wydostać. Halo, śluza, działaj. Szczerze mówiąc, trochę się boję, że mi się nie uda stąd wejść, ponieważ teraz zostanie nam pokazane, albo jakoś zaraz, że ostatnie ostrzeżenie. W rdzeniu obowiązuje blokada. Dokładnie, proszę, że przejść do najbliższej windy celem opuszczenia pomieszczenia. O właśnie. Obowiązuje blokada. Cały nadmiarowy personel musi natychmiast opuścić rdzeń. No właśnie, proszę, są komandorzy jacyś. I co tu dużo mówić? Trzeba po prostu... Trzeba ich rozminąć. Cały nadmiarowy personel musi przejść do najbliższej. Gdzie ja jestem i gdzie są oni? To jest dobre... Cofam się! Szybko, Zoły! Z drugiej strony, Zoły! Z drugiej! Dobra, okej, i będą tutaj szli. Chyba, że się zbagowali, bo byłam za blisko. O, idą, dobra. Tak więc spróbujemy ich rozminąć. Mam nadzieję, że to się uda. Trochę się boję, że się nie uda, szczerze mówiąc. Siode mnie. Dobra, kierujemy się dalej do wyjścia. Będziemy w takim razie, mam nadzieję, że nie spotkam tutaj jakichś dziadów, którzy... Oni się chyba przegrupowują z drugiej strony, tak winda. Mi się wydaje. Pewnie jedyny sposób na... No idziemy z tą windą. O, w takim razie. Oho, muzyczka w windzie oczywiście. Nie ma co. Działa na stresik, co? Dzień dobry? Mnie nie ma jak coś. O! Ciekawe. Znajdź April. Ocal April. Ta zjawa mnie chyba ocaliła. Ale już ją znalazłam. Ale co mam konkretnie zrobić? Jej nie trzeba od niczego ocalać. Ocal mnie. O proszę, coś nowego. Ocalić ją, tak? Okej, w takim razie... Morfeusz, kolejny rozdział. Co my tu mamy? Po co ta dziewczynka mnie tu przysłała? Pewnie chcę, abym coś tu zrobiła. Tak, natomiast tym się zajmiemy w następnym odcinku, a póki co sobie kończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się podobał i że będziecie też oglądali kolejne. Zostawcie łapkę w górę, komentarz bądź subskrypcję, gdyż zawsze super się ogląda oznaki Waszej aktywności. Do usłyszenia, cześć!